Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Cyberpunk 2077 i zapraszam na kolejny odcinek. Jedziemy w dniu dzisiejszym do. Jak to było? No, jejku. Escape. I jedziemy do Panamy, tak? Dobrze ja mówię? Cóż. A, oczywiście do Pacyfiki chodziło mi. Okej, okay, dobra, siadamy do auta. Dopiero co tu przyjechałem. Taka branża. W kontakcie. No, można powiedzieć ładnie tu. Jaki stadion to chyba jest. No tak, 31 grudnia. A to chyba co? To jest... wyścigi, czy to jest jakiś demolisz? No dobra, nieważne. To chyba jakaś kolejka. Chociaż w Cyberpunku chyba kolejek nie ma. Ona miała być kiedyś, jako taki szybki transport. Ale z tego zrezygnowano, z tego co mi wiadomo. Jakoś łagodnie się tu da zejść.
Dobra. I mamy słoneczny dzień. Ładne. Ładnie to się prezentuje. I otwarte. Sila te connaît Michel. L'été dernier, nous, tu t'es songé la vie sous île. Ty jesteś Vi? Czekaliśmy na ciebie. Dlaczego tutaj? Nie przepadam za pogrzebami. Nikt cię nie zmusi, żebyś przyszedł nawet na swój własny pogrzeb. To z tobą miałem się spotkać. Powiesz mi coś więcej o zleceniu? Ja jestem tylko pośrednikiem. Wszystkiego się dowiesz. Niedługo. Czyli to pogrzeb? To ma coś wspólnego ze zleceniem? Myślisz, że zorganizowaliśmy pogrzeb specjalnie dla ciebie? Sprawdzacie mnie? Czy przyjdę sam? Jaki mam sprzęt? To jest jakiś test? Większość ludzi, z którymi pracujemy, znamy od dawna, nawet od urodzenia. Ciebie będziemy obserwować. Chcę pogadać z Brigitte. Jest tutaj? Nie. Pójdziesz do sklepu rzeźnika. Pytaj o Placida. On opowie ci o zleceniu. Dobra. Fajny, ciekawy. Choć widać tu jakieś. Wiesz, nie no, to wystrój nie wiem. Posło to wszystko. Okej. Okay. No lamp. Les pas sorti tant qu'on l'y toujours fait. Les pas fait aucun sens pour ces licognards. Just done. Moi baronné. Il te semble très déterminé. Oh, li pa chanje li del, tan kou toutan. Se pa tan sa. Oh, ou vle pou mwen pale ak li, pa vre? Ok, pa gen chans. Dobra. Sprzedajecie tu mięso? Naprawdę? Ou aktualman vle akche kek? Ki sa la pe la? La pesi e vin intelijan li semble. Shukan Placida. Placid. Gade yi sit la. Do, do, ti, pi, ti, maman. Do, do, ti, pi, ti, maman. Vle entre, gade nan kamera. Se ou men, kontinue. Placid, gade la. Se ou pa do, do, kap la va manjo. Maman ou pa la, le a la. Aha. Papa ou pa la. Aha, wychodzenie chipu. No, zajebiście. Ty jesteś Placid? Chcę gadać z waszym szefem. Idzie uble. Zdawało mi się, że sprzedaż ptaków jest nielegalna. 6 lat temu ogłosili, że przenoszą zarazę. I co? Nagle przestały? To nie jest na sprzedaż. Czego chcesz? Chcę rozmawiać z Brigitte. Ale przysłali cię do mnie. Powiesz mi więcej o zleceniu? Tak. Ale nie tutaj. Chodź.
Gdzie idziemy? Pacyfika. Niezwykle kontrowersyjne. Tędy. Na mapie Pacyfika. Ostatnia szansa na rozwój. Dowiemy się tego. Witamy w Pacyfice. Dobrze znasz Pacyfikę? W sumie nie. Za dobrze pilnujecie, żeby nikt obcy się tu nie zapuszczał. To miało być takie małe miasto, żeby korpy miały gdzie spuszczać kasę. Zamknięty obieg. Wszystko, co zarobią, wraca do firmy, bo to korporacje sponsorowały budowę. Nas interesuje GIM. Grand Imperial Mall. Największe centrum handlowe w Pacyfice. Nigdy go nie skończyli. Do zeszłego tygodnia stało puste. A teraz? A teraz zajęli je animalsi. Hey, Placid! We can start the pilot! Okay, mon parvini pita. Granerta. Pat bezwe. Je loti je lipima. Pete mazeze bu, ma pono pujo respons. Merci. Idziemy. Już blisko. Między pala, a za tak francuski. Bajo dia. Wita Emily, me paplie. Francuskiego się nigdy nie uczyłem, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest francuski w pełni, czy to jakieś pochodne. Miałeś już do czynienia z animalsami? Tak. Bywało. Chcecie wykurzyć animalsów z GIM. I dlatego ja... Wszystkiego się dowiesz. Strategicznie to chyba nie ma dla nich sensu. Są w centrum Pacyfiki, ale odcięci od reszty. Na waszym terenie. Przecież nawet policja się tu nie pokazuje. Chcą was sprowokować, żebyście zrobili coś głupiego? Nie wychodzą poza GIM. A wiecie, ilu ich tam jest? Około 30. Winina, tutaj pogadamy. Siadaj. Kiedy zobaczę się z Brigitte? Najpierw zrobisz zlecenie. Aha. Co jest? Może najpierw mi, kurwa, powiesz, co robisz? Wziąłeś zlecenie. Masz robić, co mówię. Podepnij się. Albo co? Masz jakiś innych chętnych na tę robotę? Wi. To już ostatnia prosta. Nie spierdol tego teraz. Aha, okej. Okay. Nie podoba mi się to. Ufam ci. No, nareszcie ktoś, kto nie będzie ci ciągle gadać nad uchem. Evelyn Parker. Znasz ją? To nie jest nikt od nas. Ale pracowała dla was. Coś czuję, że się chyba nie dogadamy. Nie ta chemia. Ja to jakoś przeżyję. Czemu nie wysłaliście ludzi do GIM? Mamy inne metody. I co, sprawdzają się? Zazwyczaj się sprawdzają. Kupujesz tech od Wiktora. O. A co, wy się znacie? Nie musimy. Przydałoby się wymienić parę części. A, czyli jesteś też Reaper Dokiem. Ma to coś wspólnego ze zleceniem? Czy chciałeś mnie postraszyć? Musieliśmy sprawdzić, czy się nadajesz. Ten chip nie zwraca żadnej sygnatury. Co to jest? Właśnie o tym chipie chciałem porozmawiać z Brigitte. Nie rozpoznajesz go? A powinienem? Widzę tylko, że jest uszkodzony. Czemu? Bo dostałem kulkę w łeb.
Od tamtej pory nie działa. Co konkretnie mam zrobić w GIM? Furgonetka. .35.07. 3 sekundy wcześniej i znika. Próbowaliśmy sprawdzić, skąd przyjechała ta furgonetka. To nie jest seryjnie produkowany samochód. Na tym też się znasz? Próbuję zrozumieć, o co tu chodzi. To wszystko wasze nagrania? Mamy dostęp do różnych źródeł w okolicy i sygnału z satelit korporacyjnych. I żadne nie pokazuje, co dzieje się w GIM. Zaawansowany tech nie bardzo pasuje do animalsów. Cokolwiek to jest, dobrze tego pilnują. Placid, Batman Kelly, Abdison Okoy. Femme Potla. Robimy przerwę? Chyba jesteś tam potrzebny. Poradzę sobie. Skup się. Robimy przerwę? Chyba jesteś tam potrzebny. Poradzę sobie. Skup się. Wcale nie chodzi o animalsów, prawda? Ktoś ich po prostu wynajął do ochrony. Ktoś z całą furgonetką sprzętu netrunnerskiego. I to jego mam sprawdzić, tak? Tak. Zacznij od furgonetki. Spróbuj nie rzucać się za bardzo w oczy. Chcę najpierw wybadać sytuację. Jesteś teraz podpięty do rezagły naszej wewnętrznej sieci. Dlaczego? Po co? Będę twoim pasażerem. Przez Agłę będę widział i słyszał to samo, co ty. Przeprowadzę cię przez GIM. Świetnie, jeszcze jeden głos w twojej głowie. Wiecie, kim jestem netrunner w GIM? Czego chcę? Mam nadzieję, że ty mi powiesz. Czyli nie bardzo mi ufacie. Chcesz mnie sprawdzać na bieżąco, tak? Okej. Coś jeszcze powinienem wiedzieć? W pobliżu GIM są nasi ludzie. Powiedzą ci, jak dostać się do środka. A co z kasą? Gdzie ją odbiorę? Ile dostanę? Fixer mówił, że nie interesuje cię gotówka. Ty załatwiasz sprawę w GIM. Bridget załatwia twój problem. To było zanim się dowiedziałem, że mam być jeleniem, którego wysyłacie na teren wroga. Teraz interesuje mnie również Forsa. Zobaczymy. Nic nie obiecuję. Okej. Jeśli to dla was załatwię, spotkam się z Brigitte, tak? Tak. Wróć na dół windą na końcu korytarza. Nikt nie będzie cię niepokoił. Skończyliśmy. Skoro nie wierzycie w voodoo, to skąd nazwa Voodoo Boys? Nie wiem. Pytaj tych, co tak o nas mówią. Wy sami używacie innej nazwy? Aha. I nie powiesz mi jakiej. No jasne. Chyba nie bardzo lubicie tu obcych. Wyróżniasz się. Więc lepiej uważaj. Brigitte wie, że ma się ze mną spotkać? Czy może ten deal to twoja prywatna inicjatywa? Powiedziałem, że z nią porozmawiasz. Dobra, nic tu po nas. Co się dzieje? Mów. Sprawdzam, czy połączenie jest stabilne. U ciebie? Tak, chyba wszystko okej. Okay. O, jak ja wytrzymam. Dwa głosy w głowie. Yeah.
bardziej. Dobra, daleko ja mam iść, 400 metrów. Faktycznie taka miejscowość, czy to jest w sumie dzielnica chyba. To bardziej uczynkowa i do wydawania pieniędzy, oczywiście. Ale fajne. W okolicach miejsca, w którym pan przebywa, utraciłem kontakt z jednym z moich pojazdów. Dzięki, poszukam go. A, jesteś. Idziesz do GIM? Czy mam szukać kogoś innego do tej roboty? Już idę. Polego, niecierpliwy. Tanie, czy tu będzie wszystko na luzie, czy to coś jakaś akcja mnie czeka? Środka transportu. Dobra, tam się odchodzi się. Cóż. Zlituj się, kurwa! Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowany? Jestem za daleko. A, jesteś. Idziesz do GIM? Czy mam szukać kogoś innego do tej roboty? Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić. Ale na łódź. Szczerze? Naprawdę nie sądziłam, że dasz się na to złapać. Dosyć tego. Sam wybrałeś tę drogę. A teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za 5, 4... Teraz się kurwa Zajebiście. Ile miałem życia w ogóle? Na takie niespodzianki to nie jest przygotowany. Jest taksówka? Kiedy ja mam życia? 90. Czy trzeba tak wyjść z tego auta? W skali od 1 do 10? Satysfakcja na mocne 6. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. Delamain tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po
tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić. A czas tu się skończył. Szczerze? Naprawdę nie sądziłam, że dasz się na to złapać. Dosyć tego. Sam wybrałeś tę drogę, a teraz czas na niespodziankę. Spójrzmy. W porządku, zabójcze maszyny. Spójrzcie w swe dopiero co zaczerwione serca i powiedzcie mi... A właściwie nie. Oszczędzę wam kłopotu. To nadal marshmallow. Pokonaj gangusów, tak? To co, ja tu muszę wejść? A, 25. Terytorium. Ten moment. Życie sobie zróbmy więcej. Okej, aktywowało się, widzę. Serio? Ale lama. Przymiana dla dawców we wzmocnione zabójcze maszyny, strona 70. R. W porządku, zabójcze maszyny. Spójrzcie w swe dopiero co zaczerwione serca i powiedzcie mi, co widzicie. A właściwie nie. Oszczędzę wam kłopotu. To nadal marshmallow. Te taksówki już mam naprawdę dość. Jedna rzecz mi tutaj przyszła do głowy. Przymiana dla dawców we wzmocnione zabójcze maszyny, strona 70. W porządku, zabójcze maszyny. Spójrzcie w swe dopiero co zaczerwione serca i powiedzcie mi, co widzicie. Zabić bluźnierce! Oszczędzę wam pokoju. Kurwa! Tak to się robi! Wolność! Wyzwolenie! Przeładowuję! Bardzo cię nienawidzę. Co, udało się? Się nie udało. Rozmawiaj, dobra. Czas złożyć broń, Napoleonie.
Okazuje się, że większość ludzi jest zaskakująco krucha. I zaskakująco głośna w wokalizowaniu tej kruchości. Powrót do Delamaina jest aż tak straszny? Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa twojego zachowania. Cóż, udało ci się zniszczyć tę część mnie. Zgorzkniały, odpychający samotnik, którego odejście nie będzie opłakiwane. Ten psychotest byłby bardziej wiarygodny, gdybyś nie chciała mnie wcześniej zabić. O co tak naprawdę ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam człapiesz, ale wierz mi, jesteś martwy. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam. A, jesteś. Idziesz do GIM? Czy mam szukać kogoś innego do tej roboty? Nawiązałem kontakt z zaginionym pojazdem. Delamaine? On był naprawdę dziwny. Tak. Bardzo impertynencki. Przepraszam za niego. Wynagrodzenie jest w drodze. A, jesteś. Idziesz do GIM? Czy mam szukać kogoś innego do tej roboty? Już. Idę. Teraz tak. Który to było? Było to? Tak, to było to. Jesteś V? Tak jest, jestem V. Wiedzą, że ich obserwujecie? My jesteśmy u siebie. Nasz teren. Nie musimy być dyskretni. Właśnie, ale najważniejsze, żebyś ty nie pchał się im w oczy. Podobno wiecie, jak tam wejść. Przez podziemny garaż. Z tyłu. Tylko nie rób za dużo szumu. Dzieje się tam coś ciekawego? Odkąd tu jesteśmy, cisza. Ktoś wchodził, wychodził? No, raz pojechali po zaopatrzenie. Czy to jest to? Grand Imperia... Co? Imperia Mai. Okej. Wejdź do centrum handlowego. Na co czekasz? Zwiedzam sobie. Przeładowanie. Przeładowanie to ma tylko 10. 40. To ma 30. No dobra. Aż tam. A to jest.
już to jest. Animals. To chyba to się za dobrze nie skończy. Jestem w środku. Widzę. Sprawdź furgonetkę. Jasne. Nie, się skryłem już nagle. Nic nie... Kamera w korytarzu, uważaj. Działa? Mówiłeś, że game od dawna stało puste. Animalsi ją uruchomili. O, co to było? Hej, kto to był? A jak myślisz? Netrunner, którego szukamy, próbował cię skakować. Zakładamy ci dodatkowy lod. Na razie wszystko pod kontrolą. O, czyli już wie, że tu jestem.
A1C 55-55. Gdzie mam iść? Zawsze go tak trafisz. Z nowym modelem to by nie przeszło. Bo ten ma sensor ruchu, reaguje dopiero kiedy się ruszysz. Nowe modele symulują pamięć mięśniową i reagują na twój zatar, a nie na ruch. Że co, te nowe wiedzą, co zrobię, zanim nawet zacznę? A z tym mogę bez przerwy cię odchować. Czy tędy mogę jakby przejść? No, przy siły, no zajebiście. Pierdziele. Zresztą człowiek jest. I buy, therefore I am. Join our membership. A czy mu zrobię, to zaraz będzie po... Nie mam pomysłu, nie mam pomysłu, chociaż nie. Dobra, idę tędy. Na tego gościa muszę załatwić.
coś. Pierdziele. Dobra, ryzyk fizyk. A ja go nie jestem w stanie. Tak zajmie. Nie, nie. Chyba ty. Może... Kurwa, dobra! Robimy to! Skrepcie.
No, ukaże się. Widzisz to samo, co ja. Powiesz mi, co widzimy? Mapa przepływu danych w Pacyfice. Namierzają naszą sieć. Czyli kto? Netwatch. Zawsze chcą nam się dobrać do dupy. Czego dokładnie szukają? Wewnętrznych fortec danych. Jeśli sforsują nasz lot, położą całą sieć i cofniemy się do czasów Bartmosa. Jak źle to wygląda? Nie wiem, ile już danych ściągnęli, ale mapa nie jest jeszcze kompletna. Dalej potwierdzają źródła. Okej. Co mam robić? Musisz dotrzeć do ich agenta. Teraz łatwo go namierzyć. Popatrz na mapę. Jest w kinie. Wycofaj się. To nie twoja wojna. Mart. Co jest? Co się dzieje? Odciął nas. Już wie, że tu jesteś. Idź po niego. Nie możesz go zhakować przez sieć. Musi być podpięty do furgonetki. Ma za mocne zabezpieczenia. Musisz do niego dotrzeć bezpośrednio. Okej. A jak już go znajdę? To ci powiem, co robić. Nie mój nic! Agent próbuje ci odciąć. Za furgonetką jest brama. Zaraz ją otworzę. Okej. Teraz na pierwsze piętro i trafisz do kina. Byliśmy przygotowani. Teraz uważaj. Za co nam płacisz? Co się dzieje? Będziesz miał towarzystwo. Nie jest przez... od razu. Aż tak źle. Zwarcie za drogie jest. Ujawnienie. Nikt na pewno ma jakieś słabe punkty. Nie wziąć tylu moich ludzi. Tego nie powiedziałam. Mówię tylko, że masz się pośpieszyć. Ale się nie dało. No super. Rozpraw się, Syton. Znajdź agenta w kinie. A to
to jest jakaś Matylda. I ona się patrzy w bok. Możesz. Się patrzy teraz tu, więc jak wyjrzę, no to zaraz mnie będzie widziała. A, dobra, nie będzie. Chodź! No chodź! O, a te obrazy to co? Ale... Gotowy do zabawy? Lasid, co się dzieje? Ani młody chłopczu, próbuje cię zhakować. Teraz zajmij się tam. Zabij kutasiarza! Przysnąć, kurwa! Masz nie zwracać na siebie uwagi. Co ty mi powiesz? Hej, spokojnie. Co zrobiłeś? Teraz możemy porozmawiać na osobności. Przerwałem łączność w Pacyfice. To nam da trochę czasu. Ale przed chwilą próbowałeś mnie zabić. A teraz chcesz porozmawiać? Nie zabić, tylko trochę zniechęcić. Ale wygląda na to, że cię nie doceniłem. Nie przyszedłem rozmawiać. Miałeś pasażera, prawda? Widział i słyszał to, co ty, a ty robiłeś, co ci kazał. Nie wiem, ile płacą ci Voodoo Boys, ale możemy się dogadać. Próbujesz mnie kupić? Nie. Chcę ci po prostu przedstawić kontrpropozycję. Nie ma się co oburzać. Zresztą akurat Voodoo Boys nie poznają się na zawodowej uczciwości. Są w Night City od lat, a dalej rozumieją tylko plemienną wyspiarską lojalność. Nic z tego. Interesuje mnie tylko rozmowa z Brigitte. Mam do niej sprawę.
Maman Brigitte i jej przydupas T-Neptun od kilku dni są uwięzieni w lodzie, którym obudowaliśmy ich sieć. A ty jesteś tu po to, żeby ich uwolnić. Wiesz, czemu ci tego wszystkiego nie powiedzieli? Bo jesteś ranion. Szmata. Tak Voodoo Boys nazywają ludzi spoza gangu, którzy dla nich pracują. Kiedy tylko przestaniesz być potrzebny, załatwią cię. Powiem tak, na grubo dzisiaj było. Pokonałeś Brigitte? Jak ci się to udało? Wiedzieliśmy, że Voodoo Boys przyślą tu netrunnerów na zwiady. Pierwszy wpiął się do sieci T-Neptun. Kiedy go wymroziliśmy, mama Brigitte zanurkowała za nim. Była już lepiej przygotowana, ale i tak udało nam się ją zatrzymać. Masz jakieś dowody na to, że Voodoo Boys chcą mnie wystawić? Oni już cię wystawili, kiedy pozwoliłeś im się podpiąć do siebie. Razem z pasażerem wpuścili ci wirusy. No jakby przy tym był. Urabia cię, nie czujesz? Miały być dowody. Poza tym wiedziałbym. Sam sprawdź. Zrób sobie podstawową diagnostykę systemów. Okej. No i? Wszystko w porządku. Nie ma śladu żadnych. Teraz zrób jeszcze raz i porównaj z poprzednim wynikiem. Są identyczne, prawda? To kopia, a nie prawdziwy skan. Ciekawe. Powoli kończy nam się czas. Wiesz, ile ataków za Blackwalla zneutralizowaliśmy w zeszłym roku? Mam zgadywać? Nie wiesz. Poza nami nikt w Night City tego nie wie. I nie chce wiedzieć. Ludziom wydaje się, że Blackwall to naprawdę mur. Postawiony raz na zawsze. My znamy prawdę. Wiemy, że to tylko prowizorycznie połatane drzwi. A Voodoo Boys bez przerwy szarpią za klamkę. Po co zbieraliście dane o netrunnerach w Pacyfice? Taka praca. Chodzi o Rezo Agłę, tak? Bo to niezależna sieć, gdzie nie możecie chronić i służyć. Nie ma czegoś takiego jak niezależna sieć. Jeśli Voodoo Boys przebiją się przez Blackwall, wszyscy będziemy mieć przejebane. Brigitte, ten drugi. W jakim są stanie? Ich tagi są aktywne. Voodoo Boys podtrzymują ich przy życiu po swojej stronie. Ale nie mogą tego robić w nieskończoność. Zgadza się. Z kolei dla nas powoli przestają być użyteczni. Próbowaliśmy wykorzystać ich interfejs, żeby przebić się do sieci Voodoo Boys, ale mama Brigitte okazała się trudna. Zanim ją zatrzymaliśmy, narobiła nieprzewidzianych szkód w naszym systemie. Trochę się nacięliście, co? Okej. Co proponujesz? Kompromis. Usunę wirusa Voodoo Boys z twoich systemów. Później uwolnię mamę Brigitte i T-Neptun. Wybudzą się jak gdyby nigdy nic. A ty pozwolisz nam spokojnie odejść z danymi, które zebraliśmy. To jak? Bo nie mamy już za dużo czasu. Dobra, to chyba nic innego nam tu nie pozostaje, tylko się zgodzić. Okej, niech będzie. Świetnie. Wiedziałem, że się dogadamy. Kurwa, no nie wierzę. Ja też nie wierzę. Mam nadzieję, że nie zostanę oszukany. A, jeszcze jedno. Najemnik wychodzi. Jest po naszej stronie. Nie chce żadnych problemów. Powodzenia. Mam przeczucie, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Jak tak mówisz, to pewnie tak będzie.
No dobra, czyli opuszczamy. A zaraz, coś tu jeszcze było? Lubisz westerny? Pewnie. To były lepsze czasy. Prostsze. Ale jedno się nie zmieniło. Ci dobrzy noszą odznaki. Dobry szeryf. Może to będzie wasza nowa kampania reklamowa? Dobra myśl. Widzę, że się wczuwasz. Placid nie będzie zadowolony. To on kierował tą akcją? No tak. Nie jest jakoś szczególnie subtelny. Wy się wszyscy znacie, co? Mały netranerski światek. Robimy, co możemy, żeby był jeszcze mniejszy. No dobra. No, jestem ciekaw, jak to będzie. Kurwa, i co ty odpierdalasz? Zniknąłeś z sieci. Nie mam obrazu. Czy Brigitte i ten drugi już się wybudzili? Kto ci? Jest przytomna. Świetnie, bo mam z nią do pogadania. Czas na tłocze. Co już załatwione? Moi ludzie będą czekać na ciebie przed budynkiem. Mamy cię zawieźć do Placida. Jedźmy. Powiedziałam się. Aha, co jest? Co ty odpierdoliłeś w GIM? Miałeś skakować ich agenta, a nie się z nim układać. Wyjdzie z tego? Martw się o siebie. To on? To ten drugi netrunner, którego posłaliście do GIM? Albo mi powiesz, co się tam działo, albo rozłożę cię na części i sam sprawdzę. Tylko spróbuj. Asy! Musimy zejść na dół. Nie wiem, co planuje Netwatch, ale to jeszcze nie koniec. Martwisz się agentami? To na początek strzel mu w łeb. Nie wiesz, czym napakował go Netwatch, co może mieć w systemie. A ty nie wiesz, co było w jego systemie od początku. Ile jest wart? Przeskanowałem go. To zwykły ranion. Ale! Mene munione kawoa! Chodź ze mną. To ty jesteś Brigitte. Niełatwo cię znaleźć. Podobno masz coś dla mnie. Czyli wiesz o biochipie? Jeśli jest funkcjonalny, damy ci za niego dobrą cenę. To dlatego w ogóle ze mną rozmawiasz? Bo już wiesz, że mam biochip? Nie dlatego, że wyciągnąłem cię z GIM. Gdybym był zwykłym ranion, już byście mnie załatwili. Placid wziął cię do tej roboty właśnie dlatego, że wyglądałeś mu na śmiecia z ulicy. Ale ty wiedziałeś o biochipie. Niepotrzebnie się narażałeś w GIM. To całkiem tak jak ty. Tylko ja wyszedłem stamtąd o własnych siłach. Biochip został uszkodzony, dlatego tu jestem.
Na razie nie znalazłem nikogo, kto byłby w stanie go bezpiecznie usunąć. Wiem, że to wy zleciliście kradzież konstruktu, więc zakładam, że możecie mi pomóc. Skąd to wszystko wiesz? I jak do nas trafiłeś? Evelyn Parker. Coś ci to mówi? Evelyn? Ta dziwka z domu lalek? Skoro to dzięki niej do nas trafiłeś, to jednak na coś się przydała. Dobra, możecie mi pomóc, czy nie? Możemy, oczywiście, ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty, tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. Serio? Chyba dość już dla was zrobiłem. Tak czy inaczej, musimy zbadać biochip, zanim spróbujemy go usunąć. Bo co? Może się nie udać i zostaniecie z niczym? Przecież obiecałam, że ci pomożemy. Iść, czy zrobić inne opcje? Nie jestem aż tak zdesperowany. Kto inny ci pomoże? Może nie wypróbowałem jeszcze wszystkich możliwych opcji. Mam nadzieję, że zdążysz tu jeszcze wrócić. No dobra, widzimy to później. Na pewno jeszcze wrócimy. To jest akurat pewne. Ale to już nie dziś, tylko w kolejnym odcinku, na który już w tym momencie was gorąco zapraszam. Dobra, dzięki za obecność, za oglądanie. Mile widziane też jakieś komentarze, nie wiem, lajki oczywiście też. Nic nie będę mówił, że nie. I dzięki jeszcze raz. Dobra, co jeszcze chciałem? Chcę zapisać stan gry. Zapis stan gry. Dobra, i w ten sposób się żegnam z wami. Ja do następnego.